Kolejny przystanek Pucharu Świata, Niemcy, Willingen. To tutaj Adam Małysz w 2001 roku skoczył 151,5 metra, a aktualnym rekordzistą tej skoczni jest Polak Klemens Murańka, który w 2021 roku podczas kwalifikacji osiągnął 153 metry. Dalej, bo 154 metry, uzyskała Japonka Yuki Ito. Parametry Milenko-Przance, punkt konstrukcyjny 130 metrów, rozmiar skoczni 147. Program zawodów na zbliżający się weekend, piątek 3 lutego o 12:45, oficjalny trening, o 16:00 konkurs drużyn mieszanych, a o 18:15 jeszcze kwalifikacje do sobotnich zawodów, które o 16:10, o 15:00 te zawody poprzedzi seria próbna. W niedzielę 5 lutego o godzinie 14:30 kwalifikacje i o 16:00 konkurs indywidualny. Skład reprezentacji Polski: Jakub Wolny, z racji, że nie było mnie tyle czasu na kanale, przypomnę jego miejsca dotychczasowe w konkursach Pucharu Świata: 36, 40, 46, 39, 35, 43, 49 i 50, także bez punktów do klasyfikacji generalnej. Dalej mamy Olka Zniszczoła, który jest 37 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i osiągał następujące miejsca: 31, 45, 35, 40, 29, 45, 46, 37, 27, 38, 25, 17, 19 i 20. Paweł Wąsek, 29 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, 15, 22, 25, 28, 14, 11, 23, 19, 22, 20, 42, 30, 33, 26. Kamil Stoch, 9 w klasyfikacji generalnej. Jego miejsca: 10, 17, 14, 40, 8, 8, 39, 9, 5, 6, 4, 8, 23, 17, 19. Piotr Żyła, 5 w klasyfikacji generalnej, niezwykle regularny: 5, 8, 3, 5, 6, 4, 3, 5, 2, 6, 10, 10, 39, 14, 9, 8, 4 i 6. I wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Dawid Kubacki: 1, 1, 4, 6, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 4, 11, 10, 17. Tak to się przedstawia od Wisły aż do lotów w Bad Mittendorf na Kulm. Transmisje w Eurosporcie i w TVN-ie. W piątek od 15:50 konkurs drużyn mieszanych, wyjątkowo w stacji Metro ten konkurs, plus kwalifikacje także w Eurosporcie 1. W sobotę od 15:35 konkurs indywidualny w Eurosporcie 1, od 15:40 w TVN-ie. W niedzielę kwalifikacje od 14:20 w płatnym playerze. Od 15:00 studio w Eurosporcie 1, pół godziny później także w TVN-ie. Zawody komentować będą Marek Rudziński i Igor Błachut. Zapraszam serdecznie.